Witam serdecznie w Kryminalnych Jaśmi z tej strony, a dzisiaj będzie o zaginięciu Uli Olszowskiej. Sprawa, którą dzisiaj poruszę, jak możecie się domyślać, jest z naszego rodzimego podwórka. Zdarzyło się to wszystko w Polsce, Kraków, Tatry, tamte rejony. Jeżeli właśnie tam mniej więcej mieszkacie, no to być może się spotkaliście z różnego rodzaju artykułami, opisami tej sprawy, bo podnosiły to głównie media lokalne. Były wzmianki w prasie ogólnokrajowej, ale nie była ta sprawa na tyle nagłośniona w skali, powiedzmy, całej Polski. To na pewno nie było tak szeroko omawiane, jak chociażby sprawa Iwony Wieczorek, czy też kwestia Ewy Tylman, którą teraz żyje właściwie cały kraj. Natomiast wydaje mi się, że to jest na tyle ważna sprawa, na tyle ważna sytuacja, o której powinniśmy pamiętać z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że do dzisiaj nie wiemy, co się stało z Ulą. To znaczy, oczywiście jest pewna hipoteza, jest pewne założenie, które przyjęła policja. Ja oczywiście Wam wszystko opowiem, ale oni nigdy nie wykluczyli jakby innych opcji. Więc być może zawsze możemy liczyć na to, że ktoś, kto wysłucha tego materiału, kto się może interesuje tego typu kwestiami, to może akurat kogoś zna, może ktoś będzie mógł dotrzeć do jakichś świadków, do czegokolwiek. Nigdy nie wiadomo. Po drugie, ta sprawa też jest szokująca ze względu na zaniedbania organów ścigania. I to nie jest tylko moja opinia, że ja sobie przeczytałam jakieś materiały, artykuły i wysnułam taką tezę, tylko to jest jakby właściwie no, cytat praktycznie, bo wspominał o tym poseł Jan Widacki, który był, że tak powiem, zaangażowany w tą sprawę na prośbę rodziny MSWiA się wypowiadało, tam były śledztwa wewnętrzne prowadzone przez Komendę Główną Policji w Krakowie, więc to jest jakby taka no, dość zawiła kwestia. Ja oczywiście Wam to wszystko streszczę jak najbardziej na samym początku, także chciałam bardzo podziękować wszystkim osobom, które mi pomogły przygotować ten odcinek, które pomagały mi w researchu, które docierały do osób, które Ulę znały, z którymi mogliśmy porozmawiać, mogliśmy wymienić jakieś maile, informacje, uzupełnić wiedzę, tak żeby po prostu było Wam to, można było to jak najbardziej rzetelnie Wam przedstawić. Oczywiście ja nie wykluczam, że mogło mi coś umknąć, bo ja Uli osobiście nie znałam, tak, więc ja tą sprawę znam z drugiej, z trzeciej, z czwartej ręki, ale mam nadzieję, że jeżeli ktokolwiek, kto tego słucha, Ulę znał, no to tak naprawdę po prostu mam nadzieję, że po prostu nie powiem czegoś, co mogłoby w jakikolwiek sposób te osoby urazić. W każdym razie przygotowaliśmy się właściwie po to razem z osobami, które mi pomagały do tego materiału bardzo długo i jak najbardziej wnikliwie, no w ramach naszych skromnych możliwości. No dobrze, zanim jednak dojdziemy do tych tragicznych skutków wydarzeń, do zaginięcia, do zaniedbań policji, organów ścigania, do tego wszystkiego, tam się podziało, oczywiście to wszystko jak najbardziej przedstawię. Porozmawiamy o tym, co wydaje mi się, że jest najważniejsze. Kim była Ula Olszowska? Jaką była osobą? Co lubiła? Czym się fascynowała? Czym się wyróżniała? Chciałabym po prostu, żebyśmy porozmawiali o tym właśnie. Ja się postaram Wam przedstawić jej sylwetkę tak, jak odebrałam to, jak znalazłam jakieś materiały na jej temat, żebyśmy po prostu pamiętali w tym wszystkim, że za tymi wszystkimi mrocznymi historiami, o których ja Wam opowiadam, czai się właśnie stoi ta tragedia ludzka, to własne młode życie, bo ona miała, dziewczyna była bardzo zdolna, była bardzo ambitna, miała wszystkie możliwości, miała całe życie przed sobą i no niestety nie dane było jej tego wykorzystać. Urszula Dorota Olszowska, ona się urodziła, czy nie wiem gdzie się urodziła, ale mieszkała z tatą, z mamą i z młodszą siostrą w Krakowie. Była zawsze bardzo ambitna i bardzo uparta. To były takie dwie cechy, które ją wyróżniały. Bardzo często to jest podnoszone w różnego rodzaju tam opowiastkach, do których dotarłam gdzieś tam w artykułach, czy właśnie w innych tam rozmowach. Mianowicie jednym z takich przykładów na tak, że potrafiła postawić na swoim, to, że ona bardzo lubiła malować i w ogóle interesowała się historią sztuki, sztuką, tego typu rzeczami. Ale w liceum wybrała klasę matfiz.
Czyli jakby zupełnie troszeczkę odwrotnie, ścisły temat. I pod koniec tego liceum stwierdziła, że ona chciałaby jednak na SP, albo właśnie na coś takiego bardziej związanego właśnie z jakąś kreacją artystyczną, na jakieś tego typu studia się wybrać. Ale tutaj trzeba było zdawać odpowiedni przedmiot na maturze. Ona zdawała sztukę, no i tak nie za dobrze jej chyba poszło z tego, co ja się orientuję. To był jej ukochany przedmiot, no ale mimo wszystko no, matwis to raczej do tego typu kwestii no, nie przygotowuje. To jest jeszcze jakiś tam nawał nauki, żeby ukończyć szkołę. I jak skoro nie poszło jej zbyt dobrze, to powiedziała, że ona wobec tego będzie zdawać jeszcze raz. I nauczyciele jej nawet mówili, że nie no słuchaj, to już zdałaś, no to już trudno, tak, co to tam będziesz dziewczyna się męczyć, ale się uparła i po prostu następnego roku siadła i zdała. Tą sztukę właśnie raz jeszcze i otrzymała maksymalną ilość punktów, więc to była dziewczyna uparta, że jak sobie coś zawzięła się, no to po prostu to doprowadziła do końca. Niewysoka, ona miała zdaje się 1,64 m wzrostu, roztrzepana, wesoła, energiczna, o szerokim, wspaniałym uśmiechu, który zapadał bardzo ludziom w pamięć, gaduła, bardzo dużo lubiła mówić z tego, co ja słyszałam. Uwielbiała malować, no to już wspomniałam, nawet w paru artykułach było podnoszone, że w jej pokoju było bardzo dużo takich obrazów formatu A0, tam otaczała się takiego różnego typu kwestiami. No i potem jak zdała tą sztukę, uparta dziewczyna, ambitna, no to dostała się na Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. I tam sobie dawała bardzo dobrze radę, bardzo się udzielała w działalności studentów, tak? Nawet jak się coś zabrała, to doprowadziła do końca. I między innymi z jej inicjatywy cała ta grupa studentów, ja nie wiem jak bardzo liczna, to nie znam szczegółów, ale w każdym razie się zebrali i namalowali fresk na jednej ze ścian Biblioteki Narajskiej. Jeżeli ktoś jest tam z tamtych rejonów, to może nawet to widział gdzieś kiedyś. I chyba zdaje się też coś namalowali w jednej tam krakowskich podstawówek, coś takiego słyszałam, jakąś taką wersję, ale nie wiem, nie znam szczegółów, nie mam żadnych zdjęć tego tematu. W każdym razie ona się także interesowała fotografią, bardzo lubiła fotografować, prowadziła swojego fotobloga, macie linka w opisie, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jakie zdjęcia lubiła robić, a więc po prostu takimi różnymi rzeczami się artystycznymi interesowała. No i to życie studenckie oczywiście także. Lubiła także, bardzo lubię chodzić w góry, w Tatry, no bo wiadomo, tam z Krakowa można sobie tam szybko podjechać, jak się ma ochotę, ale to też wspominał jedna osoba, która ją znała, to, że ona zawsze, jeżeli chodziło o wycieczki w góry, to była zawsze przygotowana. Ona miała swój plecak, ona miała swoje buty porządne i tak, że nie, że ona po prostu gdzieś w klapkach czy w adidasach, bo są ludzie, którzy na przykład bardzo często chodzą w góry i tak się specjalnie przygotowują. To ona była zawsze taka bardzo odpowiedzialna w tym temacie. Miała swój plecak, miała swoją goprówkę, taką przygotowaną zawsze, że mogła wyjść i jakby tam sobie właśnie pochodzić po górach, jeżeli miała taką ochotę, więc jakby w tej kwestii także była jak najbardziej przygotowana. W każdym razie, jak mówiłam, ona bardzo lubiła robić zdjęcia i w 2010 roku, no to ona już właściwie była pod koniec studiów. Chyba został tylko dyplom do obronienia, już była sama końcówka i ona na wiosnę postanowiła, na wiosnę zdaje się, to chyba był maj, jakoś tak, poszła do Gazety Krakowskiej, tak żeby po prostu zapytać się, czy mogłaby jakoś tak popracować jako fotoreporter, bo interesowało ją, żeby się wdrożyć po prostu w to, trochę więcej się dowiedzieć, popracować z ludźmi, którzy w tym fachu zjedli zęby. A została tam przyjęta, to znaczy z tego, co ja się orientuję, to po prostu był taki rodzaj stażu. Tam się pojawia kilku młodych ludzi miesięcznie, czy tam co jakiś czas ktoś tam po prostu przychodzi i się pyta, czy może. Niektórzy zostają, niektórzy nie zostają. Co jakiś czas tam robią sobie zdjęcia. Jak robią, to robią, jak nie robią, to nie. To znaczy ona nie była tam, nie było to tak warunkowane, że ona tam musi być codziennie, tylko po prostu jak się pojawiała i zrobiła jakieś zdjęcie, to fajnie, jak nie zrobiła, to nie fajnie. To wszystko w porządku, tak? To nie był jakiś taki warunek sine qua non, że musiała tam chodzić codziennie, bo to jest bardzo ważne, dlatego że
Bardzo często Ula jest przedstawiana w wielu rodzajach materiałów prasowych, że ona była fotoreporterką i per se to rzeczywiście ona robiła zdjęcia do gazety krakowskiej, natomiast to nie było tak, że ona tam była w jakimś tam stopniu tak zatrudniona jakby jako główny fotoreporter albo ktoś taki, tak? Po prostu tam znała tych ludzi, bywała w redakcji, oczywiście nie ma najmniejszego problemu, robiła zdjęcia, niektóre bardzo dobre, a niektóre dobre po prostu, no wiadomo, po prostu jakby wchodziła w tryb zawodu fotoreportera. Jeżeli chodzi o życie uczuciowe Uli, to znaczy, czy miała jakieś sympatie, jak to wyglądało, bo takie pytania oczywiście zazwyczaj się pojawiają w tego typu sprawach niewyjaśnionych, no to powiem Wam tak, Ula była raczej osobą skrytą, o sprawach prywatnych mówiła niewiele, to czy skrytą, to może chyba za dużo powiedziane, po prostu to ona nie epatowała swoją emocjonalnością, swoim stanem emocjonalnym, jeżeli nie poznawała nawet kogoś nowego, jakąś sympatię, to raczej czekała, aż ta znajomość się utrwali, przetrwa i dopiero wtedy jakby opowiadała o danym chłopaku, czy tam jakimś tam znajomym, czy przyjaciołom, więc raczej to w sobie w jakimś tam stopniu czekała na rozwój sytuacji. No i też słyszałam też taką opinię, że tłamsiła w sobie uczucia, że w jakimś tam stopniu, no z jednej strony była gadułą, ale jakoś tam właśnie na temat tam swoich emocji, swoich jakichś tam przeżyć, no to za dużo nie mówiła. Być może właśnie dlatego interesowała się sztuką, żeby móc właśnie wyrażać te uczucia w sposób taki artystyczny. Jeżeli chodzi właśnie o różne tego typu kwestie emocjonalne, sympatie, bo to oczywiście padają pytania, jak to wyglądało, czy tam znajdował się koło niej jakiś interesujący młody mężczyzna, to powiem Wam, że to muszę Wam opowiedzieć historię o tym cieście. Mianowicie, ja wiem, że to będzie tak troszeczkę brzmiało jak właściwie nie na temat, ale to jest na temat, wbrew pozorom, proszę mi wierzyć. Mianowicie, jak mówiłam, że Ula poszła do tej gazety krakowskiej i tam pracowała jako fotoreporterka, tam się pojawiała w tej redakcji i tam w tej redakcji, czy był taki zwyczaj, czy dalej istnieje, to tego już nie wiem. W każdym razie tam była taka pani, która co jakiś czas przynosiła tam ciasto. Upieczone domowe ciasto, tak żeby po prostu wszyscy mogli się posilić przed ciężkim dniem pracy. No i ponieważ Ula sobie tam chodziła, bywała, gadała ze wszystkimi, wszyscy ją tam znali, no to w pewnym momencie ktoś zaproponował, słuchaj Ula, no to słuchaj, przychodzisz, no to upiec ciasto. Znaczy, to nie było na takiej zasadzie, że albo ciasto, albo wypad, tylko po prostu na takiej zasadzie żartobliwego tonu. Chyba nawet się nikt nie spodziewał, że na to weźmie na poważnie, no ale jak możecie się spodziewać, wzięła na poważnie. Przyszła do domu i zaczęła robić, z tego co pamiętam, szarlotkę. Wiadomo było, że to było do redakcji, ona później tą szarlotkę zaniosła zresztą do redakcji, natomiast w momencie, kiedy ona to jakby przygotowywała wszystko, prawda, robiła całe to ciasto, to chyba ktoś z rodziny się jej zapytał, dla kogo to ciasto robisz? A ona powiedziała, dla swojego chłopaka Marcina. Żadnego chłopaka tam nie było po prostu w tej historii, ona to robiła jakby całkowicie dla redakcji, bo tam właśnie przyniosła, więc to było takie interesujące, dlaczego coś takiego powiedziała. Później ten trop chyba był nawet sprawdzony przez policję, z tego co wiem, bo tam się pytali o tego, co tam, czy jakiś tam chłopak Marcin funkcjonuje na horyzoncie, ale z tego co się orientuje, to był po prostu jakiś taki czy dowcip, czy jakiś taki rodzaj powiedzenia gdzieś tam w eter, więc takie rzeczy też się zdarzały. No dobra, nadchodzi lipiec, koło 20 lipca, lipiec 2010 roku, mniej więcej koło 20 lipca Ula zaczyna się coraz bardziej jakby robić się jakaś taka smutna, jakby skryta, jakby coś ją trapiło, tak widać, że coś ją trapi. Ojciec z nią próbuje rozmawiać, ale tak próbuje, chyba pół godziny z nią rozmawiał i tak jakby się niczego nie dowiedział. Coś jest nie tak, ale ona za bardzo nie chce mówić. To jakby przedstawiałam Wam wcześniej jakby jej podejście do tego, po prostu mówiła to jakby ja sobie poradzę. 23 lipca ona się spotyka ze swoją koleżanką, przyjaciółką, koleżanką ze studiów, Marysią.
tam spędzają sobie jakoś tam razem dzień, następnego dnia chyba miały być także umówione na 20-24. Miały być także umówione jakoś tam na spotkanie, no i ale Ula wysyła SMS-a, że ona nie może przyjść, bo źle się czuje. No więc ta Marysia mówi, no ale co, chora jesteś, coś ci potrzeba, bo się trochę zmartwiła, tak? Lipiec, więc nie wiadomo, jakieś przeziębienie ją mogło coś tam czepnąć. A ona mówi, nie, tam wszystko będzie dobrze, że po prostu tak, no coś i tyle. Wszystko będzie dobrze. To było tak bardzo enigmatycznie powiedziane. Czy coś ją trapiło, czy to była po prostu kwestia tylko wyłącznie jakiegoś tam zatroskania o coś, jakiejś takiej drobnej kwestii, czy to było coś, co mogłoby się, możemy rozpatrywać w kontekście tego, że rzeczywiście miało to wpływ na dalsze wydarzenia, nie wiem, to już po prostu jest pole do interpretacji olbrzymie. Oczywiście, że biorąc pod uwagę całą tą sprawę, no to rzeczywiście to jest zastanawiające, że mniej więcej w tamtym okresie czasu taka sytuacja miała miejsce. 28 lipca 2010 roku, z tego co się orientuję, chyba była środa, padało. Rano Ula się ubiera i idzie, wychodzi. I ojciec wtedy chyba siedział przed komputerem i on zobaczył, że ona wychodzi gdzieś. I ona mówi, to co, nie weźmiesz parasola czy coś tam? No bo przecież pada. A ona mówi, nie, bo ja w sumie idę tylko na rynek spotkać się ze znajomymi. To było mniej więcej rano. I właściwie to już wrócę po południu. I to właściwie były ostatnie słowa, które ojciec usłyszał. Bo ona gdzieś wyszła i nie wróciła. No i tak na dobrą sprawę nie wiadomo za bardzo, co się z nią stało. Wychodząc z domu miała na sobie sportową kurtkę takiego stalowego koloru obszytą futerkiem, niebieskie dżinsy, buty i buty trekkingowe i mały czarno-niebieski plecak. To ze sobą miała, taki był opis podany w momencie, kiedy jej poszukiwano, bo jej poszukiwano przez długi okres czasu. Zaraz Wam powiem, jak długi, jak to wszystko mniej więcej wyglądało. Rodzina oczywiście była zaniepokojona. W momencie, bo ja z tego co ja rozumiem, po prostu ona takich numerów nie robiła, ona nie wychodziła tak, żeby po prostu na noc nie wrócić, tak? I ona w momencie, jak ona już nie wróciła na noc, a wyszła rano, powiedziała, że tylko na rynek idę. Jakby żadnego kontaktu z nią nie było, jeszcze jej telefon zamilkł. Czy nie wiem, czy nie odbierała telefonu, czy go wyłączyła, ale po prostu nie było z nią żadnego kontaktu. A w momencie, kiedy ona nie wróciła na noc, następnego dnia rano rodzina zawiadomiła policję. No, ale powiem szczerze, że ta policja jakoś tak się specjalnie nie przyjęła. Znaczy, oni tam może podjęli jakieś tam działania, ale powiem Wam, że tak jakoś troszeczkę dziwnie to wyglądało, bo oni na przykład nawet nie sprawdzili monitoringu z rynku, bo mówiłam Wam, że ona miała wyjść na spotkanie z znajomymi na rynek. I oni nie sprawdzili tego monitoringu, ten monitoring się nadpisał po 12 dniach. Nie wiadomo, co się z nią stało, czy ona dotarła na ten rynek, czy nie dotarła, o co chodzi, tak? Jeszcze jakiekolwiek inne monitoringi też po prostu już w jakimś tam stopniu szlak trafił, no bo wiecie, czy nie wiecie, te wszystkie takie te kamery przemysłowe, no to jak one nawet zapisują sobie coś, no to po prostu nadpisują później ten obraz. Znaczy, ja wiem, że to jest prawdopodobnie wiedza ogólnodostępna, tylko musiałam powiedzieć, jeżeli ktokolwiek z Was nie zdawał sobie z tego sprawy. Ojciec podejmuje jakby własne śledztwo, bo już widzi, że policja jakby nie bardzo mu tutaj jest w stanie pomóc, krakowska. Oni to prawdopodobnie jakoś tam traktują może jakoś lżej. Ona w sumie ma 24 lata, w jakimś stopniu jest lato, więc może gdzieś pojechała. Nie wiem za bardzo, jaki był odbiór tej krakowskiej policji w tym wszystkim, no ale ojciec po prostu wie, że to nie jest normalne, wie, że coś się stało, no i trzeba po prostu zacząć szukać. On w pewnym momencie dociera do znajomego, z którym ona się podobno miała spotkać na tym rynku. To był jakiś chłopak, który pracował gdzieś na wojskowym lotnisku w Balicach. Ale ten chłopak twierdził, że Ula się z nim nie spotkała, że on miał jakieś tam mocne alibi nawet. Nawet nie wiem, czy to policja sprawdzała, czy nie, ale on powiedział, że on się z Ulą nie spotkał, więc właściwie jakby ten ślad także był takim ślepym zaułkiem. Ojciec także zauważył, że w momencie, jak Ula wyszła, to mówiłam, że miała ten plecak. No i to właśnie zauważył, ten plecak to była goprówka. Goprówka, czyli taki jakby przygotowanie, taki plecak spakowany na to, żeby po prostu pójść w góry. Tam był to jakiś górski sprzęt, znaczy sprzęt tam były chyba
jakiś termos, jakieś ciepłe ubrania, tego typu sprawy, które ona miała jakby przygotowane na wszelki wypadek, jeżeli chciałaby wyjść tam w góry. No tak miała. No więc zgłosił to policji, że być może właśnie to jest trop, że właśnie ona mówi, że gdzieś w góry pojechała. Jakie góry, które góry, nie wiadomo. To znaczy, no największe szanse miała na Tatry, ale mogła pojechać jakiekolwiek inne, tak? Nie mówiąc rodzicom, co się stało z telefonem. No nie wiadomo, ale z drugiej strony ma ze sobą ekwipunek, prawda? No ale policja jakoś tak, to w sumie to zignorowała, też ignora dała, bo mówili, że może być w górach, a może być nad morzem, właściwie nie wiadomo, gdzie ona jest, tak? A więc jak nie podjęli żadnych jakichś chyba specjalnych działań w tym temacie. 6 lub 7 lipca, a nie, przepraszam, sierpnia, to już jest sierpień, 6 lub 7 sierpień, bo ojciec nie jest pewien, zdarza się coś, co... Nawet ciężko mi to wyjaśnić, bo zaraz powiecie, że tu wchodzę w jakieś takie paranormalne sytuacje, ale jest piękny słoneczny dzień i jedna z jabłoni właśnie tam na posesji jej rodziców, tak, pęka z hukiem i łamie się na pół. Chyba odpada gałąź, czy upada tą część, na której była tej jabłoni, na której był wbudowany jakiś tam drewniany domek i huśtawka, kiedy Ula była dzieckiem. To jest takie trochę dziwne, to rodziców niepokoi, tak jakby to był jakiś znak, bo po prostu nie ma żadnego powodu, dla którego to drzewo nagle się łamie tego konkretnego dnia. Ani stało sobie spokojnie, nagle łup. No więc jakby niepokój się jeszcze zwiększa. Co tu się stało? O co tu chodzi? Ja słyszałam też taką wypowiedź nauczycielki Uli, znaczy jednej tam pani, która tam wykładała, z tego co ja się orientuję, chyba na właśnie na Uniwersytecie Pedagogicznym, miała kontakt z Ulą i że jej się Ula śniła właśnie mówiła jej, że jest w ziemiodrzewiu. A więc wszyscy mają jakieś takie przeczucie, że coś jest wyjątkowo nie tak. Po prostu coś jest wyjątkowo nie tak. Ale z drugiej strony, no, policja jakby no, nie ma żadnych efektów, nie ma żadnego śladu. Ojciec stara się, ojciec szuka, rodzina jest w to zaangażowana, ale po prostu jak kamień w wodę, nie wiadomo, o co chodzi. 7 sierpnia w Tatrach. O tym nikt nie wie. Ani policja, ani ojciec, nikt o tym nie wie. W pobliżu wodospadu Siklawa. Więc właściwie tam, gdzie Uli, to tak jakoś tak wbrew pozorom, ten Tatry, wodospad Siklawa, Dolina Pięciu Stawów, to nie jest tak strasznie blisko Krakowa. Ale no można tam dojechać, no ale to nie jest jakoś tak rzut kamieniem. Dwójka turystów znajduje plecak, koszulkę, czapkę i zakrwawioną chustkę. Znajduje to właśnie przy tym wodospadzie. Na plecaku także widnieją ślady krwi, chyba z tego i na plecaku, i wewnątrz chyba plecaka, z tego co czytam opis. No i oni jakby oni się bardzo, bardzo się dziwią, o co tutaj chodzi, czy jest ten plecak, bo to tak właściwie tak wygląda, jak zostawiono, jakby to była jakaś scena, jakby nie wiem, walki, coś się stało. W plecaku były dokumenty, pieniądze, karta do bankomatu i wyłączony telefon komórkowy. Nie muszę Wam chyba specjalnie dużo opowiadać, żebyście jakby domyślili się, że to był plecak Uli. Oni ten plecak znajdują i jakby no, odnoszą ten plecak do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Są bardzo zdenerwowani, zostawiają swój numer telefonu, bardzo proszą, żeby ktoś tam poszedł, bo być może ta osoba potrzebuje pomocy. Zabrali tylko plecak, bo nie zabrali jakichś tam tych rzeczy, tam jakaś koszulka, czapka, chustka, coś tam. Oni tego nie zabrali, dlatego że pomyśleli, że jeżeli ta osoba jest ranna, cokolwiek się z nią dzieje, to być może będzie potrzebować tych po prostu jakichś tam elementów ubioru, tak? Więc po prostu no tylko plecak, żeby w razie czego oni byli uczciwi, po prostu nie chcieli, żeby ktokolwiek to zabrał, no i zanieśli to do schroniska. No i ten plecak przyjął dyżurny TOPR-u, sprawdził dane, bo tam były dokumenty. Sprawdził dane z tych dokumentów, czy taka pani właśnie Ula Olszowska gdzieś tam w bazie jest, czy zaginiona, czy właśnie jakby na bazie no, tam gdzieś tam nocowała w tym schronisku, czy coś. No ale jej nie było. I rzucił to tak w kąt.
Nie powiadomił policji, mimo próśb, naprawdę próśb tych turystów, którzy mówili bardzo, bardzo proszę, powiadom cię, tutaj są nasze numery telefonów, jakby coś to proszę skontaktować. No nic nie zrobiono. W każdym razie nie powiadomił policji, nawet nie zapisał tego plecaka w takiej księdze dyżuru, co podobno powinien był zrobić, że każde takie znalezisko, właśnie każdy taki plecak, jakaś torba, cokolwiek takiego jest znajdowane na szlaku, odnoszone do schroniska, powinno zostać zapisane w takiej księdze dyżuru. No ale on tego nie zrobił. Wyjaśnienia TOPR-u, bo później były wyjaśnienia oczywiście tej kwestii, były takie, że to jest środek sezonu, no bo umówmy się, to jest początek sierpnia. To jest dziki tłum tam po prostu przez te Tatry wali. I oni mają bardzo dużo takich sytuacji, bardzo dużo takich przypadków, to jest, mówiąc szczerze, przerażające, że nie wiadomo, co tam jest znalezione i nikt tego nie przepatrzył. W każdym razie jest natłok obowiązków, natłok spraw i efektem czego po prostu pan dyżurny stopro był zajęty i po prostu jakoś tam wyleciało mu to z głowy. No ale z drugiej strony wiecie, no zakrwawiony plecak, dziwna sytuacja, osoby nie ma, do której to należy, to nie puszczona ani do policji, ani do niczego, po prostu plecak gdzieś tam rzucili, do magazynu, gdziekolwiek tam zamknęli i temat skończony. Dlaczego o tym mówię? No zaraz się dowiecie. Zaspaczony ojciec Uli, który po prostu widzi, że ta policja jakoś tak no, nie za bardzo działa, włącza się w to chyba i taka się włączyła, tam były jakieś różnego rodzaju plakaty właśnie Uli, szukają tej Uli wszędzie. Ojciec był pewien, że trop wiedzie w góry. Był przekonany, że jeżeli Ula gdzieś wyjechała, to będą góry. To nie będzie morze, to nie będą Mazury, to nie będzie nie wiadomo gdzie, tylko pojecha w góry. Więc rozpoczyna jakby własne śledztwo i jak tylko może, po prostu od Bieszczad po Sudety albo dzwoni, albo jeździ i po prostu sprawdza tam, gdzie nie może się dodzwonić, nie może się po prostu do jakichś tam w schroniskach nie odbierają, czy cokolwiek tam się dzieje, czy nie chcą udzielić informacji. No to po prostu tam już osobiście przyjeżdża i sprawdza. Na dobrą sprawę rozwiesza też plakaty, to też jest ważne, rozwiesza też plakaty. Wszyscy starają się w ogóle pomóc. Tam to było podnoszone parokrotnie, że wszyscy ludzie z tych schroni, z tego wszystkiego, ktokolwiek się dowiadywał, próbował się dowiedzieć czegoś o Uli, próbował jakoś tam pytać się, popytywać świadków, no ale no, żadnych informacji. W końcu ojciec, znaczy to jest jeden z tych kroków, ojciec dzwoni do TOPR-u i pyta się o dyżurnego z TOPR-u, tam wykonuje telefon i pyta się właśnie, czy gdzieś tam Ula nocowała po prostu w tych schroniskach TOPR-u, czy oni mają taką informację, czy po prostu próbuje zgłosić zaginięcie. Ja słyszałam taką wersję, że on się po prostu pytał tylko wyłącznie o to, czy Ula gdzieś tam nocowała, czy oni mogą po prostu udzielić mu tych informacji, a dyżurny TOPR-u mówił, że on nie mógł przyjąć informacji o zaginięciu, bo nie było podstaw. W każdym razie rozmowa właśnie z tym toprowcem była bardzo niemiła. Ona się jakoś tam bardzo nieprzyjemnie skończyła. Ojciec stwierdził, że nie jest, nie ma, nawet chyba to się jakby się w pewnym momencie nawet rozłączyło wszystko, czy ktoś walnął słuchawką, nie wiem. W każdym razie ojciec powiedział, że nawet nie ma sensu jakby jeszcze raz tam dzwonić, bo jakby no nie ma jakby tutaj chęci współpracy. Więc efektem czego po prostu stwierdził, że on tam pojedzie. W międzyczasie, to też jest ciekawe, ja nie wiem, czy policja o tym ojca informowała, czy nie, bo takich szczegółów nie znam, ale wiem, że policja sprawdziła po logowaniu telefonu, no bo wiadomo, żeby po prostu ten telefon, który ona miała ze sobą, czy był włączony, czy nie był włączony, tam co jakiś czas był zczytywany właśnie tam zwierz jakoś tam, nie wiem do końca jak to działa, ale wiecie o co chodzi. W każdym razie było, że ona dzień po zgłoszeniu zaginięcia, czyli po 29 lipca, poruszała się na południe wzdłuż Zakopianki. Więc ona by wykonywała jakiś ruch, wszystko było przynajmniej z nią, rozumiem, w porządku, albo z tym plecakiem też w porządku, jakoś tam mogła się poruszać. Ustalono także, że no ona się nie kontaktowała z nikim, to jest prawda, bo jej telefon milczał, on był włączony, ale z drugiej strony ona wysyłała SMS-y do mamy i do siostry z bramki internetowej, którą miała w telefonie. I tam, ale problem polegał na tym, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie bramki SMS-owe z telefonów, bo to są dawne czasy, ja nie wiem, czy to dalej funkcjonuje, chyba już nie, ale chodzi o to, że po prostu tam ludzie, którzy, jeżeli piszecie do kogoś z bramki, to osoba, która odbiera takiego SMS-a, o wiele tańszego, z tego co pamiętam,
To musi mieć uaktywnioną usługę na swoim telefonie, żeby po prostu ten SMS odczytać. I jej mama i jej siostra, mimo że ona do nich tam pisała te wiadomości, nie miały tej usługi uaktywnionej. Efektem czego ona mogła sobie pisać na zdrowie i po prostu nikt nic nie dostawał. Ula o tym, rozumiem, nie wiedziała po prostu, nie wiem, ale w każdym razie była taka sytuacja, że oni odkryli, że takie ruchy z jej telefonu były wykonywane. Oczywiście tam policja wystąpiła do operatora o treść tych SMS-ów. Oni to później w jakimś tam momencie oni je zdobyli, ale to już jest informacja, która jest jakby w aktach śledztwa i już tego mi nie udzieli, kto, co w tych SMS-ach było, ale rozumiem, że nic takiego, co by ich mogło nakierować na ślad. W każdym razie dziewczyna przez ileś tam dni, bo ona 28 lipca wyszła na rynek, się spotkała ze znajomymi, później pojechała gdzieś tam właśnie w Tatry, coś tam w tych Tatrach robiła, nie wiadomo co, i później cisza, nic, plecak znaleziono. Ojciec 13 września, chyba 13 września, 13 albo 12 września, w każdym razie on jedzie w góry, jedzie w Tatry, sam pyta się, gdzie może, jakby rozpytuje, pokazuje zdjęcia, dzzieli się informacjami, czy ktoś Ulę widział. I właśnie dociera w końcu do schroniska Pięciu Stawów, tam gdzie był ten plecak ci turyści. Prawie półtora miesiąca wcześniej przynieśli. I tam wchodzi w rozmowę z pracownicą schroniska. Ona chyba pracowała na recepcji. I wielki szacunek i gratulacje dla tej pani, bo ona skojarzyła ten plakat, czy to zdjęcie, które on tam pokazywał, Uli z tym znalezionym plecakiem. I ona powiedziała, wie pan co? My coś takiego mamy. I ona wygrzebała ten plecak. Cud po prostu się stał, bo jakby ktokolwiek inny był na recepcji, albo ktoś po prostu, kto nie zwrócił uwagi, albo cokolwiek. Po prostu ten plecak mógł tam leżeć. A ona po prostu zobaczyła to, skojarzyła, wyciągnęła ten plecak i mu dała. I tak okazało się, że to był plecak Uli. Półtora miesiąca to leżało, czy półtora miesiąca to trochę przesada, no prawie, tak. 5 tygodni on leżał sobie tam gdzieś, z tą krwią, z tym wszystkim, nikt się tym nie zainteresował, nic. W każdym razie w końcu zawiadomiono policję, bo ojciec już wiedział, trzeba zawiadomić policję, to jest to miejsce, tu jest ten plecak, to zostało, to Ula tu gdzieś, to coś, musi być jakiś ślad. Policja zawiadomiona, że tak powiem, wydelegowała top do poszukiwań, bo oni są niby odpowiedzialni za poszukiwania w górach. No i 15 września 2010 roku, po 2 dniach poszukiwań, takich mocnych poszukiwań, od 150 metrów mniej więcej od tego, gdzie leżał plecak, w dół strumienia, znaleziono ciało Uli. To znaczy, nikt nie był pewien, czy to było ciało Uli, ojciec ją poznał po butach, natomiast to, bo ono było już po prostu już w takim stanie, niestety, rozkładu tego wszystkiego, bo umówmy się, to w wodzie, ale w końcu znaleźli niestety. Dokładnie to było w dolinie potoku Roztoki i słyszałam też taką opinię, że było w dziwnym miejscu. Cokolwiek to znaczy, nie wiem za bardzo, jak to zinterpretować, czy to było w takim miejscu jakby czy ukryte, czy to znaczyło, że po prostu jakoś tak dziwnie, nie wiem jak to zinterpretować, ja Wam tylko to mówię, nawet nie wiem, czy powinnam, bo z drugiej strony nie chciałabym, żeby zrobiło się koło tego jakieś teorie spiskowe, ale po prostu powtarzam to, czego się dowiedziałam. Ciało się oczywiście nie dało zidentyfikować, jak mówi ojciec, pozna po butach, z tego co ja się orientuję, po znalezieniu właśnie zwłok, to Ula miała na sobie tylko buty i jakąś tylko część ubrania. Chyba spodnie, ale nie jestem pewna. Po prostu buty miała na pewno i coś jeszcze, ale w większości ciało było rozebrane. Większość jej rzeczy były rozrzucane na sporym obszarze. I one były później znajdowane, z tym znajdowaniem to za chwilę, ale jeżeli wrócimy jeszcze do tej takiej makabrycznej kwestii, czyli właśnie ciała, to wykonano tak zwaną białą sekcję, to była, ponieważ nie można było ustalić przyczyny śmierci, to w każdym razie zrobili tą białą sekcję i sprawdzili, pobrali DNA, żeby zidentyfikować, czy to jest na pewno Ula, bo po prostu można było tam założyć, tak, bo przez te buty, tak, przez jakieś tam elementy odzieży, ale oni jakby potrzebowali czegoś więcej. Ojciec jakby nawet nie byli w stanie określić, kiedy Ula zginęła.
kiedy zeszła z tego świata, niestety. Dlatego, że to ciało już leżało na tyle w wodzie, że już nie byli w stanie nic stwierdzić. Ojciec przyjął, że to było mniej więcej właśnie wtedy, jak ta jabłoń się złamała. I tak to mniej więcej wyglądało, że tak gdzieś na góra dzień przed znalezieniem tego plecaka. Albo tego samego dnia w ogóle. Więc tak się zakłada, tak. W każdym razie urazy. Słyszałam, widziałam jakieś tam informacje na temat wywiad z kobietą, która tą sekcję prowadziła, czy też była rzecznikiem. W każdym razie urazy na ciele były raczej, że tak powiem, po śmierci, że tak powiem, zadane, czy przez zwierzęta, czy przez jakieś tam inne obrażenia. Natomiast z tego, co się tam dowiedziałam także, to ona miała wybite zęby, złamaną szczękę i chyba połamane żebra. I nie wiem, czy to była kwestia już jakby po śmierci, czy to było przed śmiercią, tego już się nie dowiedziałam. To była jakaś taka informacja, która tam się pojawiła w jednej z gazet. No i w tym momencie wchodzimy w coś takiego jak cykl z policją. Bo teraz wchodzimy, to jest tak chyba najbardziej szokujący element tej całej sprawy, to znaczy szokujący, znaczy najbardziej szokujące to jest to, że po prostu młoda dziewczyna ginie w górach, mimo znalezienia krwi, plecaka, zainteresowania ludzi, turystów, po prostu ta sprawa jest ignorowana przez ten czas, ale to, co się teraz dzieje z policją, z organami ścigania, właśnie bezpośrednio po znalezieniu tych zwłok, po znalezieniu zwłok, no to są... To jest skandal. Ja tego nawet nie jestem w stanie inaczej określić. Ja wiecie, że ja się staram być bezstronna, ale to mną trzęsie za każdym razem, jak to czytam. A jak wam to będę referować, to może mnie jeszcze bardziej trząść. W każdym razie policja, nie wiem czy wiecie, ale policja nie przeszukała miejsca zdarzenia. Nie przeszukała, dlatego że cytuję, tak postępuje się we wszystkich tego typu przypadkach, bo policjanci nie są przeszkoleni do wędrówek w niedostępne Tatry Wysokie. Więc policja nie może tam pójść i nie może tego przeszukać, nie może zebrać żadnych śladów, nic nie może zrobić. Wszystkie przeszukania podobno miał zrobić TOPR, bo był poproszony o policję. TOPR powiedział, że właściwie policja nic o nikogo nie poprosiła, nikt tego nie przeszukał, nikt nic nie zabezpieczył, nikt nic nie zrobił. Przez ileś tam miesięcy. Zatem już nawet nie mówiąc o tym, że to Tatry Wysokie to taka, to mówiąc szczerze, tam jeżeli ktokolwiek z Was po Tatrach chodził, jakoś tak specjalnie nie jestem wielkim fascynatem, ale no byłam parę razy, no bo to trzeba mniej więcej znać te rejony, nawet jeżeli się nie będzie chciało wracać, to przynajmniej wypadałoby się raz wybrać, żeby wiedzieć, czego się nie lubi. I powiem Wam, że Tatry Wysokie to nie specjalnie jest, to są takie, to się chyba nawet nazywa w takim slangu ludzi, którzy tam bywają, goprostrada. Chyba 10 tysięcy ludzi łazi. To nie jest jakoś tak specjalnie skomplikowany szlak. To jest właśnie taki szlak na spacer, jeżeli ktoś się wybiera, no jeżeli oczywiście ma jakąś tam kondycję, ale to nie jest jakoś tak specjalnie gdzieś tam niedostępny w jakichś rejonach, w jakichś, nie wiadomo, jakichś wąwozach, że tam trzeba na linach dojeżdżać, czy cokolwiek takiego. Nie. Więc, a jeszcze z tego, co ja się orientuję, to ten plecak, on był chyba znaleziony jakieś tam chyba 50 metrów od ścieżki, że to jakby tak troszeczkę tam było tam zejść, to było w takim miejscu, gdzie tam bardzo często turyści wypoczywają, bo tam jest jakby tam właśnie tam dostęp do tego potoku, czy tego wodospadu, czy tam gdzie, więc to nie jest jakiś taki specjalny problem i policja nie może, bo nie są nieprzeszkoleni do wędrówek niedostępne do Tatry Wysokie. Policja zakopiańska. Prawdopodobnie złożona z silnych mężczyzn, którzy nieraz tam byli. Po służbie, ale byli. W każdym razie kolejną rzeczą jest, jak wiecie, oni zobaczyli sobie ten plecak, tam były tam ślady krwi, o tych śladach krwi to za chwilę, bo się okazało, że tam jedna plama krwi nie pasuje do DNA Uli, to później ją badano, do tego za chwilkę dojdziemy. No ale później jest jeszcze kontrowersyjna sprawa z telefonem komórkowym. Mianowicie telefon, który został znaleziony w plecaku Uli, no to pierwsza rzecz polega na tym, no dobrze, no to trzeba ten telefon zobaczyć, czy były jakieś połączenia, czy cokolwiek, tak, włączyć go. I policja poinformowała, że nie mogą tego telefonu włączyć, bo nie mają ładowarki. Ja nic nie mogą zrobić, nie ma ładowarki. A no to ojciec się zdenerwował, wsiadł w autobus, pojechał do tego Zakopanego, przywiózł inną ładowarkę. Notabene chyba 15 zł kosztuje taka ładowarka tam w każdym sklepie. Tak było podane w artykule.
żeby sobie naładowali ten telefon i włączyli. To nie był jakiś specjalny problem, ale po prostu było takie na takiej zasadzie, ładowarka, tu nie możemy pójść, wiecie o co chodzi? A tu naprawdę straciła życie młoda dziewczyna i jeszcze ta sprawa i tak jest ciężka do wyjaśnienia, bo prawda, tutaj przez ileś tam tygodni powiedzmy, no niestety ciało się rozkładało, tu są problemy w tym temacie, tutaj reszta po prostu machanie ręką, nie zwracanie uwagi, po co to tam. A przez 2 miesiące, no bo jak mówię, to mniej więcej we wrześniu znaleziono ciało, przez 2 miesiące praktycznie nic nie zrobiono. Nawet nie przesłuchano tych turystów, co ten plecak znaleźli. Którzy podali swoje namiary i powiedzieli, tak, zadzwońcie do nas jak coś. Nie, a po co? W każdym razie ojciec zdenerwowany sytuacją, no tym marazmem, tym przerażającym marazmem, tym przerażającym takim... Nie wiem, niechlujstwem, nie wiem za bardzo jak to nazwać, jakimś takim dziwnym niechęcią do pracy, nie wiem za bardzo, może tak, może w ten sposób, no, tak to przyjmijmy. No to ojciec się zdenerwuje i w końcu wyrusza w góry sam. Bo stwierdził, no dobrze, no to ja poszukam jakichś śladów, może coś będzie, może coś się dowiem jeszcze, prawda? To chyba było 4 października, więc jak widzicie, no już jakiś czas po jakby no przeszukaniach, znalezieniu ciała, znalezieniu tego wszystkiego, nie? No i idzie tam, do tego mniej więcej miejsca, gdzie się zdarzyły te, gdzie były te zwłoki, ten plecak. Zaczyna szukać i jest w szoku. Bo znajduje bardzo dużo rzeczy. I zorientuje się, że nikt tam nie był, nikt tego nie przeszukał, nikt tego nie sprawdził. Jak mówiłam Wam, że część ubrań Uli leżała w pobliżu wodospadu, tam niedaleko plecaka i to było znalezione jeszcze chyba przez tych turystów, prawda? To tam sobie leżało. Natomiast ojciec znajduje więcej. I powiem Wam, że tutaj zaczynają się naprawdę takie znaki zapytania i taki już wewnętrzny krzyk na bezradność rodzica, który po prostu stara się cokolwiek zrobić, żeby po prostu pomóc w odnalezieniu, w jakimś rozwiązaniu zagadki śmierci własnego dziecka. I znajduje takie rzeczy, że na przykład no ręce opadają. Bo pewnym on tam szuka i znajduje zaklinowaną pelerynę. Chyba z wywiniętymi rękawami, tak słyszałam taką wersję. W niszy pod głazem, mniej więcej 100 metrów od miejsca, gdzie znaleziono ciało, 50 metrów od miejsca, gdzie znaleziono plecak. Po prostu jej peleryna była tam wciśnięta. Jeszcze niżej znajduje gdzieś jej kurtkę. Tak właśnie to wszystko było tak porzucane na tym całym terenie. To było trochę dziwne. Jakąś tam kolejną zakrwawioną chustkę, bo tam była jedna chustka, czy dwie zakrwawione chustki. Już w pewnym momencie, już nie wiem, kto co kiedyś znalazł. On znajduje te rzeczy coraz bardziej, sprawdza, szuka, znajduje rzeczy swojej własnej córki. Ileś tam miesięcy po tym, jak się policja tym powinna interesować, jak się to powinien tym, jak ktokolwiek się powinien tym interesować, tak? Nie, nic. W pewnym momencie dochodzi do takiego miejsca, że widzisz, że tam są ślady, że Ula mogła się z kimś albo szarpać, albo uciekać, że widać po prostu coś, co on sądzi, że to mogą być jakieś ślady walki, coś tam takiego jest. I nie wiem, co to do końca było, ja tylko po prostu taką relację znalazłam. No ojciec, no, ponieważ po prostu tutaj policja nie przyjedzie, bo to Tatry Wysokie nie mogą, bo to bezpieczeństwo funkcjonariuszy i oni się nie mogą narażać. No to on robi zdjęcie tego wszystkiego, dokumentuje to jak najlepiej. No i jakby później, jak wrócił z tej całej wycieczki makabrycznej, no to się skontaktował z policją i z prokuraturą, mówiąc, że on ma te zdjęcia, że on coś takiego znalazł i czy on by mógł wysłać i po prostu chciałby się podzielić tą informacją, że to może być przydatne w śledztwie, w rozwiązywaniu tej całej sytuacji. No a policja i prokuratora powiedzieli, no tak, panie, ale te zdjęcia takiego dużego formatu, nie ma pan mniejszych? Ta cisza ma być wymowna. W każdym razie sytuację ratuje prasa lokalna, Gazeta Krakowska się za to bierze. Oni tak na samym początku wspomnieli troszeczkę o zaginięciu Uli, no ale tutaj się wdrażają się w to, jakby pchają tą sprawę do przodu. Są przerażeni, że tak powiem, tą sytuacją, która się dzieje w policji, że tu nie pójdziemy, tego nie sprawdzimy, to tego, a ta ładowarka, panie. Oni piszą teraz więcej artykułów. Większość tych artykułów macie zresztą w linkach, w źródłach, można do nich dotrzeć po dziś dzień. W każdym razie, dzięki im staraniom, dzięki nagłośnieniu tej sprawy, to ta sprawa zostaje jakby przekazana do innych organów ścigania, że tak powiem. W Nowym Sączu rozpoczyna się śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez policjantów.
A Komenda Główna Krakowie sprawdza właśnie tą komendę w Krakowie, która tam sprawdzała tą kwestię zaginięcia i kontrolę policjantów w Zakopanem. Właśnie, bo no wiadomo, tam robił zaginięcia, a Zakopane robiło postępowanie w sprawie śmierci. I oni w ogóle tam wszyscy się chyba nie za bardzo komunikowali ze sobą. Niby wszyscy robili to samo, a właściwie to jakoś tak, tam to, bo coś było nie tak w ogóle z komunikacją. To w końcu przejmuje Komenda Główna w Krakowie. Z tego, co się orientuję. W każdym razie krakowski temat. Krakowscy funkcjonariusze, ludzie bardzo doświadczeni, ludzie, którzy podchodzą do tej sprawy, że tak powiem, poważnie, którzy po prostu się nie wymigują od swoich obowiązków. No i w sprawę także angażuje się, jak mówiłam, prawnik i poseł Jan Widacki, właśnie na prośbę rodziny. On też to rusza. Tam się robi taka mała afera koło tego. No, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie służby, tak, no bo umówmy się, no jak tego słyszycie, no to już w ogóle jest słabo. Jak sobie pomyślicie, że taka sytuacja mogłaby was spotkać w momencie, kiedy jeden z członków waszej rodziny zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, no to po prostu no zimny dreszcz człowieka przechodzi. Kiedy właśnie to przechodzi do Krakowa, to śledztwo rusza z miejsca. Zostają w końcu przesłuchani świadkowie i ci turyści, którzy znaleźli ten plecak, i wszystkich innych. Oni chodzą, pytają się, próbują dotrzeć w ogóle, co Ula robiła przez ten cały tydzień. No bo ona 28 wyszła z domu, 28 lipca, 7 został znaleziony plecak, więc zakłada się, że no tydzień raczej powinna, takie są założenia, także przez tydzień gdzieś tam funkcjonowała, gdzieś tam chodziła, gdzieś spała, coś jadła, no ktoś musiał ją widzieć. Z drugiej strony musimy też zresztą pamiętać cały czas o tym, że to jest środek sezonu w Tatrach, więc no to po prostu mogła się wtopić ten cały tłum turystów, który wcale taki mały nie jest. No i pytanie było takie cały czas, czy ona ma jakiś znajomy, czy tam byli jacyś ludzie, z którymi ona się umówiła, w ogóle przyjechała w Tatry, mówiła, że idzie na rynek, przyjechała w Tatry, jak ona się znalazła w Tatrach, kto się podwiózł, skąd się tam wzięła. W każdym razie zaczynają się pojawiać świadkowie. Jeden z tych świadków, to jest taka sprawa, która jest bardzo podnoszona przez bardzo dużo ludzi właśnie wierzących w różnego rodzaju teorie spiskowe, bo wersję, że tak powiem, że Ula nie miała żadnego wypadku, tylko to była jakaś udział osób trzecich. Mianowicie pojawia się jakiś świadek, który nie chce ani podać swoich danych osobowych, ani złożyć oficjalnych zeznań, że on nie będzie z policją rozmawiał. W każdym razie ten świadek powiedział, że on słyszał krzyki w okolicach tej wielkiej Siklawy, że coś widział, ale nie powie co. W każdym razie tak słyszałam. Inna wersja jest, nie wiem, czy to jest ten sam świadek, czy to jakiś inny zadzwonił, że ktoś widział mężczyznę zbiegającego właśnie z tamtych rejonów, zabandażowaną czy owiniętą czymś ręką. Ale nie wiadomo, co to był za mężczyzna, nie wiadomo, co to jest za świadek, to nie jest jakieś oficjalne zeznania, tylko to są, nawet nie wiem, czy to nie są jakieś plotki, bo to było podnoszone chyba w dwóch czy trzech artykułach, do których dotarłam, ale z drugiej strony to nie jest jakaś taka jakby oficjalny jakiś trop chyba, którą policja poszła, nie mam pojęcia. Wiem, że byli jacyś turyści, którzy też słyszeli czy widzieli, że ktoś gdzieś tam wpada do wody w rejonie Siklawy, no ale z drugiej strony, nie wiem, nie pomogli, to jakoś to tak dziwnie wyglądało. W każdym razie tacy świadkowie się pojawiają. Pojawia się także, przychodzi taka pani, także na policję, Stanisława Łukaszuk z Poronina. To jest taka pani, która prowadzi pracownię strojów ludowych. Ona rozpoznała Ulę, dlatego że jej zdjęcie było publikowane w Tygodniku Podhalańskim i powiedziała: o, ja kojarzę tą dziewczynę, kojarzę ją. I powiedziała, że Ula u niej była. Na pewno nie było to, czy musiało to być jakoś tam później. No, ona nie była chyba w stanie określić, którego to była dnia, ale to było chyba gdzieś na początku właśnie sierpnia. Powiedziała, że ona na pewno była inaczej ubrana niż był ten opis, tak jak wyszła z domu, więc musiała się jakoś przebrać, musiała mieć jakieś możliwości. I wszystko było w porządku, no była radosna, więc by tam rozmawiały kilkadziesiąt minut właśnie o tych jakichś tam haftach ludowych czy strojach ludowych, i właśnie nawet pani Stanisława była bardzo, że tak powiem, urzeczona tym, jak Ula dużo wie, no bo ona też, Ula przecież studiowała sztukę, miała jakieś tam pojęcia, ona zadawała jakieś tam konkretne pytania, i one sobie tam porozmawiały. I Ula w pewnym momencie właśnie powiedziała, że ona właśnie jest z kimś umówiona w Zakopanem i musi iść. Nie powiedziała z kim, nie powiedziała jak. Ja nie wiem nawet, czy ona ze sobą w ogóle miała plecak, bo ja słyszałam, że ona miała ze sobą torbę tylko, więc jakby no, gdzieś musiała funkcjonować. No, raczej nie spała gdzieś tam na sianie, tylko musiała gdzieś funkcjonować. I to cały czas policjanci próbowali rozwikłać podczas tego śledztwa, no bo z drugiej strony
No wiemy oczywiście, że no, na pewno nie sypiała w schroniskach, zresztą w środku sezonu to mogło być dość finansowo kosztowne, nawet nie wiem jak to wygląda, ale a na pewno tam mogło być bardzo dużo chętnych, ale jest tak zwana jeszcze baza tak spania gdzieś tam po ludziach, nie? Którzy gdzie to ogłaszają, czy na przykład jeżeli ktoś ma jakiś tam ktoś znajomych, no to gdzieś tam można zostać. W każdym razie jakaś tam, cały czas nie wiadomo, co się z nią stało. Nie wiadomo, w jakim towarzystwie była, kto ją widział, no, oprócz pani Stanisławy, no i tych świadków, którzy gdzieś coś widzieli, gdzieś coś słyszeli, ale no, po prostu nic nie wiadomo. Nawet nie za bardzo wiadomo, wiecie, bo to jest ten właśnie problem, że w tym całym śledztwie, w momencie, jak się zabrał za to już Kraków, to już minęło tyle czasu, że z drugiej strony, jeżeli nawet byliście na jakichś wakacjach i ja 2 lata temu, ja się zapytam, co się zdarzyło 3 dnia tych wakacji, to będziecie mieć straszny problem odpowiedzieć, chyba że naprawdę macie taką pamięć, że po prostu rejestrujecie wszystko jakąś taką, na jakiejś po prostu takiej mega kliszy, że tak powiem, pamięciowej, tak? Więc im więcej czasu upływa, no to tym, tym gorsze efekty, tak? No bo nie jesteśmy w stanie po prostu dotrzeć do informacji, ludzie zapominają. Tych turystów tam też jest zresztą sporo. Ula była charakterystyczna, była wesoła, uśmiechnięta, no ale z drugiej strony ktoś ją mógł zobaczyć, po prostu tego nie zanotować, gdzieś tam w głowie, tak? Tam się w końcu w ogóle przez tą całą Dolinę Pięciu Stawów, przez ten szlak, to gdzieś tam doczytałam się, że tam chyba 10 tysięcy ludzi dziennie przechodzi, więc to taki mały tłum tak naprawdę. I no, tak zapamiętać każdego, jak mówię, to nie była trudna trasa, ona mogła sobie, nie wiadomo, czy tam była sama, czy tam z kim była, no nie wiadomo nic po prostu, to jest najbardziej przykre. Jeżeli chodzi w ogóle ta policja z Krakowa, tak mówiłam o niej, znaleźć tą treść tych SMS-ów, to tylko tyle, ale nie wiem, co w tych SMS-ach było, no, takich informacji no, nie jestem w stanie uzyskać. I mówiłam Wam, że tam były badania DNA, jeżeli chodzi o plecak, że tam było znaleziono czyjeś tam DNA. I zrobiono te badania, bo ja wiem, że tam były, tam są takie pytania, to jest takie właściwie pytanie, bo ja tak do końca nie wiem, jak to wyglądało, bo oni tam znaleźli jakiś ślad krwi, który nie był u Uli, nawet było pytanie, czy to jest ludzki, czy zwierzęcy, a później była kwestia, że nie znaleźli DNA. Tylko nie wiem, czy to była krew, czy to było po prostu jakieś tam ekstra. Okazało się, że to DNA, które oni tam, że tak powiem, znaleźli na tym plecaku, to należy do policjanta, który po prostu miał kontakt z plecakiem w momencie, jak go tam oddawał ojcu, czy odbierał od ojca i dotknął, czy coś tam z nim zrobił. I w takiej perspektywie po prostu no, prokuratura, czy tam policja stwierdziła, że no, raczej nie ma dowodów, żeby udział osób trzecich, bo jeszcze liczyli na to, że ta DNA tej osoby, innej osoby, to może być po prostu jakaś tam potencjalna jakiś człowiek, z którym się Ula kontaktowała, miał jakiś tam związek po prostu, czy się znała, czy po prostu ta osoba gdzieś tam była obok niej, kiedy zdarzyła się no, ta straszna tragedia, tak? No więc tak to mniej więcej wygląda. Jakie są wnioski po tym wszystkim? Dwóch policjantów miało postępowanie dyscyplinarne. Ale nie wiem, jak się zakończyło. Tylko wiem, że miało postępowanie dyscyplinarne. Wiem, że GOPR przeszkolił w końcu policjantów z Nowego Targu, więc już będą mogli, na przykład, jeżeli cokolwiek złego się stanie, to rozumiem, że będą mogli dotrzeć na miejsce przestępstwa. Znaczy na miejsce przestępstwa. To tak jakby sugeruje, że tak powiem, to, co stało się z Ulą, było przestępstwem na miejsce zdarzenia, może w ten sposób. Policjanci zresztą też wcześniej mówili i tak się usprawiedliwiali. To też chciałabym, żebyśmy o tym pamiętali. Nie, żeby to było jakieś specjalne usprawiedliwienie, ale mówili, że brakuje im ludzi, sprzętu i pieniędzy na szkolenia. I dlatego nie mogli tam pójść. Ale w każdym razie już są przeszkoleni. Natomiast w 2012 roku ta sprawa została umorzona, no bo już wyczerpano możliwości. Z DNA, po tych SMS-ach rozumiem, że nic nie można było stwierdzić. Przeszukano różnego rodzaju portale społecznościowe, nie portale społecznościowe, znajomych wypytano, świadków zbierano jak mogli. No i jakby stanęli w jakimś takim no, pod ścianą, już nic nie mogli z tym zrobić. No i to śledztwo zostało umorzone, ale może być otwarte do 2020 roku, jeżeli będą jakiekolwiek nowe jakieś ślady, przesłanki, pojawi się
jakiś świadek, cokolwiek, no to w takim wypadku po prostu no, oni to otworzą i będą w tym grzebać dalej. Tylko po prostu no, już skończyły im się wszystkie możliwości, wyczerpali wszystkie możliwości do dowiedzenia się czegokolwiek w ten sposób. Uznaje się, że policja uznaje, że największe prawdopodobieństwo to było to, że zdarzył się jakiś nieszczęśliwy wypadek. Że oni raczej to jest. Znaczy oni nie wykluczają żadnego scenariusza. Zarazem te wszystkie hipotezy i wersje tego, co mogło stać się z Ulą, przedstawię. Natomiast no, oni raczej skłaniają się ku temu, że ona się poślizgnęła, coś się stało, wlazła na jakiś kamień, spadła i po prostu no, niestety no, gdzieś tam straciła przytomność, uderzyła się głową w cokolwiek no i niestety po prostu no, zginęła, tak? Natomiast tak mówiłam, hipotezy. Przechodzimy do hipotez. Jeszcze będziemy jeszcze obalać teorię spiskową, hipotezy. Pierwszą opcją, która przyszła śledczym do głowy, zresztą ona chyba zawsze jest rozważana w przypadku takich sytuacji, to jest samobójstwo. Został zrobiony profil psychologiczny, to było wykluczone, Ula nie miała żadnych powodów do samobójstwa, przy tym naprawdę są łatwiejsze sposoby. Naprawdę są łatwiejsze sposoby, jak ktoś chce się zabić, to nie musi gdzieś znikać na ileś tam dni w jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków w Tatrach, po to, żeby spróbować gdzieś tam się zrzucić z wodospadu. To raczej mało takie realne. Ale była taka hipoteza, no i ona została odrzucona. Raczej to jest bardzo, bardzo, bardzo niskie prawdopodobieństwo. Chciałam to tylko powiedzieć. Wersja najczęściej, najbardziej, że tak powiem, którą bardzo dużo ludzi wierzy, może ku niej się skłania w ten sposób, to jest po prostu wypadek. Słyszałam taką wersję, że po prostu dziewczyna po prostu weszła sobie tam, jak mówiłam, to jest w takim miejscu, gdzie bardzo dużo ludzi sobie odpoczywa, po prostu sobie szła, że była zupełnie sama, że nic się nie zdarzyło, że tam nikogo tam nie było, jakiejś osoby trzeciej, no i stwierdziła, że na przykład po prostu zrobi sobie zdjęcie i się poślizgnęła i po prostu spadła, nieszczęśliwie się uderzyła głową, no i niestety po prostu ją tam ten prąd zniósł, ktoś nie zauważył, cokolwiek takiego się zdarzyło. Natomiast no, trochę dziwne jest to, że ona się do tego celu jakoś tam specjalnie rozbierała, bo to jest jakoś takie, no chyba, że mogło się może niby odświeżyć w tym strumieniu, no mogło to być to, bo nie za bardzo wiedziałam, jak to mogłoby wyglądać, tak, no ale no, mogłaby po prostu być już zmęczona po tym całym chodzeniu tam po tych lasach i górach. Ale z drugiej strony jeszcze słyszałam taką kwestię, że ona jakoś tak miała troszeczkę czasami się potrafiła potknąć o własne nogi, tak? Znaczy nie w sensie takim, że jakoś była jakąś straszną ciamajną czy coś takiego, bo ja nie chciałabym absolutnie sugerować takich rzeczy, tylko po prostu czasami jej się zdarzyła jakaś taka niekoordynacja ruchów, ale z drugiej strony jak masz niekoordynację ruchów, to wchodzisz na jakąś skałę i chcesz robić zdjęcie, no może tak, no ryzykujesz, a jeżeli robisz zdjęcie, chodzisz na tą skałę, znaczy załóżmy tą teorię, że ona wyszła na skałę, chciała zrobić zdjęcie i spadła z tej skały przez przypadek. To gdzie jest aparat? Znaczy ja aparacie nic nie widziałam, bo ona się z aparatem w sumie przez dłuższy czas, znaczy ona się w ogóle bardzo, bardzo często z tym aparatem chodziła. Nawet się mówi, że ludzie, którzy są pasjonatami fotografii, się z aparatem nie rozstają. Więc nie wiem za bardzo, czy ona ten aparat w góry ze sobą zabrała, czy nie, bo do takiej informacji nie dotarłam. To musiałabym chyba pytać się rodziny, czy zrobili jakąś inwentaryzację jej sprzętu. Natomiast no, jeżeli jest teoria taka właśnie, że wyszła na skałę i zrobiła zdjęcie, no to czy został znaleziony aparat, czy ten aparat sobie ktoś wziął, czy on też gdzieś tam leży w tym potoku cały czas, no też może być taka możliwość. Ktoś mnie zapyta, czy nawet jakby znaleźli to ten aparat, to czy by coś to dało, no coś by to dało, no bo zdjęcia z takich aparatów to można odzyskać jeszcze uhuhuhu. Naprawdę, są takie możliwości, nawet jak się aparat w pralce wypierze, bo się chce zniszczyć dowody różnych takich rzeczy. Kiedyś Wam opowiadałam taką historię, to można znaleźć. No ale ja nawet nie wiem, czy ona taki aparat miała, jak to wygląda. W każdym razie śledczy uznają, że wypadek jest najbardziej prawdopodobny z tych wszystkich scenariuszy. Opcja numer 3 to jest udział osób trzecich. Że z nią ktoś był, nie wiadomo za bardzo kto.
że coś się stało, że ta osoba albo nie udzieliła jej pomocy, albo cokolwiek tam się stało. Tam wariacji jest milion. Jeżeli po prostu jest udział osób trzecich, czy intencjonalny, czy nieintencjonalny, to po prostu są takie opcje. Prokuratura tego nie wyklucza, ale nie ma żadnych dowodów na to. Nie ma żadnego DNA, nie ma niczego. Oczywiście powiecie, dobrze, ale miejsce zdarzenia nie zostało zabezpieczone przez śledczych. No nie zostało. Więc jak mówię, tam ludzie łażą w tej nazad, więc po prostu poszukiwanie jakichkolwiek śladów tego typu no, byłoby bardzo trudne, tak? No właściwie niemożliwe. No więc nie chodzi o to, że po prostu prokuratura temu zaprzecza, ale czy po prostu mówię, że to jest kompletnie nierealne, no ale no, na takim poziomie no, po prostu no, nic nie można ruszyć. No niby są jacyś świadkowie, którzy coś mówią, no, ale oni muszą coś więcej powiedzieć, oprócz tego, że przyjdą, coś powiedzą, ja coś widziałem, ale nie powiem, no bo to trochę po prostu mało, nie? Więc mniej więcej tak to wygląda. No, jeszcze są teorie spiskowe. Teorie spiskowe, o których nawet wstyd mi trochę mówić, bo wiecie, ja wiem, że czasami jest coś takiego, że się mówi o różnych rzeczach w internecie, deliberuje się na różne tematy, ludzie się nakręcają, ale no tutaj naprawdę, dziewczyna zginęła, rodzina pewnie cały czas szuka, zastanawia się, co się z nią stało i ojciec władował tyle czasu i energii, a po prostu widzę jakieś posty na internecie, że to może Yeti z lasu ją zjadło. No ludzie, kochani, liczy rzepa. Nie, to raczej nie sądzę. Była jeszcze taka teoria spiskowa, czy teoria spiskowa, nawet nie o to chodzi, hipoteza, która jest dość popularna w internecie. Było tam nawet artykuł w Gazecie Wyborczej, który macie zalinkowany na dole, że była jakaś taka teoria, no, hipoteza nawet, może w ten sposób, o jakimś mordercy seryjnym, który morduje kobiety w okularach, bo były trzy dziewczyny, które mniej więcej były w tym samym wieku i były z Krakowa i wszystkie zaginęły w jakichś takich dziwnych okolicznościach. I ktoś sobie wysnuł teorię, że to jest jakiś seryjny zabójca. Troszeczkę tak mi to nie pasuje, ale no, ja tylko Wam z kronikarskiego obowiązku wspominam o tym. Ja sądzę, że po prostu to chyba raczej nie bardzo, bo one nie miały ze sobą nic więcej wspólnego, oprócz tego wnosiły okulary i w miarę były do siebie podobne, czyli były dość drobne i tyle, bo one chyba nawet w różnym wieku, ona miała 30 parę, właśnie Ula miała 24, Ula sama wyszła, tamte zniknęły jakby z domu, więc to jest takie po prostu łączenie spraw. Ja wiem, że czasami zdarza się, że jak się połączy kilka spraw, to nagle się pojawia jakiś szerszy obraz, ale w tym wypadku to ja bym była raczej daleka od tego, bo czasami właśnie jak się rozpatruje sprawę, właśnie myśli się, że to być może jest sprawka jakiejś osoby trzeciej, która na dodatek łazi sobie bezkarnie i morduje. To powiem Wam, że może mogą nam się właśnie, możemy przestać zwracać uwagę na szczegóły w tej historii, które być może jakby no, pomogą jak, no, może dojść do tego, co się z Ulą stało. Wciąż jest bardzo dużo niewiadomych w tej sprawie, naprawdę ogrom, bo jak sobie nawet popatrzę na tą, właśnie tak referuję Wam tą sprawę i myślę o tym cały czas, to po prostu ani nie wiadomo, jak ona się w tych Tatrach znalazła, czy się z kimś spotkała, czy się nie spotkała, gdzie nocowała, co jadła, przygotowana była do tego wyjazdu, czy ona wiedziała, że ona wyjedzie, i dlaczego po prostu ta informacja do rodziny jakoś dlaczego nie powiedziała o tym rodzinie, no i ten aparat fotograficzny, jeżeli jakikolwiek istnieje, to czy rzeczywiście on został znaleziony, czy nie znaleziony, no tego nie ma nigdzie w artykułach prasowych, no jak sprawy oczywiście nie mogę zajrzeć, ale no być może ktoś tam to znalazł, nie mam zielonego pojęcia, po prostu to mnie tak zainteresowało z tej perspektywy, że właśnie słyszałam tą wersję, że ona tam gdzieś weszła właśnie na tą skałkę, zrobiła zdjęcie, no i właśnie czym. Jeżeli chodzi o materiały i źródła, no to jak wiecie, no żadnej książki na ten temat nie ma. Jest troszeczkę artykułów prasowych, głównie Gazeta Krakowska, która się tym zajęła, no chociażby z faktu, że Ula tam pracowała, znała się z tymi ludźmi z redakcji, więc oni to po prostu prowadzili. No i bardzo dobrze, że to prowadzili, no bo po prostu dzięki temu, między innymi dzięki temu, to jakby został, ktoś się tym w końcu zajął. Późno, bo późno, ale się zajął. Jest parę artykułów chyba Wyborczej na ten temat i w jakichś tam innych jakby lokalnej prasie. Wyborczy był taki dość spory artykuł, który nawet ma tytuł W Tatrach policja cię nie poszuka, bo to rzeczywiście jest też, oni się skupili na tej aspekcie jakby no, organów ścigania, które tutaj zawiodły bardzo mocno. No ale były z tego tytułu jakieś konsekwencje jakby poniesione.
czy nie wiem, czy poniesiona, ale przynajmniej próbowano jak coś wyegzekwować. Jest taki serial dokumentalny, Telewizja Polska to produkuje, czy produkowała, to się nazywa Listy Gończe. Jeden z tych odcinków jest właśnie dedykowany sprawie Uli. Z tego, co widziałam, on jest bardzo rzetelnie zrobiony. Tam są wywiady właśnie z wieloma osobami, które ją znały, które się spotykały, które mogą coś więcej powiedzieć, więc bardzo polecam. Ten odcinek jest na YouTubie. Nie wiem, jak to jest legalne, ale jest na YouTubie. Oczywiście linki macie na dole. Natomiast jest tylko jedna rzecz, która mi w tym dokumencie troszeczkę nie pasuje, troszeczkę mnie drażni. Oczywiście całym szacunkiem do twórców, którzy władowali w to dużo serca i że tak powiem, zaangażowania, żeby to zrobić, ale po prostu tam jest ta inscenizacja, prawda, po prostu co się dzieje. No i tam też właśnie tam właśnie jakaś dziewczyna gra Ulę, tylko że ta inscenizacja jest zrobiona w zimie. Czy w zimie, czy w jakimś takim miesiącu, że jakby sugeruje, że ona zaginęła właśnie w jakichś takich bardzo chłodnych miesiącach, a później dopiero człowiek musi się doczytać i tak, wiecie jak to jest, po prostu człowiek ogląda coś, po prostu patrzy na pewne szczegóły, że tu śnieg gdzieś leży, że ktoś ma zimową kurtkę, coś takiego, prawda? A później dociera do siebie, że a, to przecież to był środek lata, bo z drugiej strony to już kompletnie dziwnie brzmi, że ktoś chciał w zimie na przykład się rozebrać tam, zdjąć z siebie mnóstwo rzeczy po to, żeby podejść do strumienia i się ochlapać, bo to w takich chłodnych miesiącach się tego nie robi. To jest jedyny zarzut, jaki do tego odcinka mam, ale to jest bardzo porządnie zrobiona robota, więc polecam, jeżeli ktokolwiek chciałby sobie tak poszerzyć trochę wiedzę na ten temat, posłuchać tego, co mówią o Uli znajomi, jej profesorowie, ludzie, którzy mieli z nią do czynienia, troszeczkę więcej zdjęć Uli zobaczyć, bo tam też jest troszeczkę opowiedziane o niej więcej, więc pamiętajmy o Uli, jakim człowiekiem była, czym się interesowała, żeby po prostu ta pamięć o tej dziewczynie gdzieś tam nie zaginęła, nie? Jeżeli ktoś z Was, to jest taki rozpaczliwy trochę apel, ale jeżeli ktoś z Was miał kontakt z Ulą, może coś wie, może, ja wiem, że trochę ludzi z Polonii mnie słucha, to jak ktoś gdzieś coś wie, może ktoś tam gdzieś akurat był w Tatrach, może gdzieś tam gdzieś kojarzy jakieś informacje, to odezwijcie się do policji w Krakowie, bo ja myślę, że cała jej rodzina, cała jej tam, wszyscy, którzy ją znali, po prostu chcieliby się chociaż dowiedzieć jakiegoś szczegółu, jeżeli ktokolwiek z Was coś wie, ktokolwiek wie, to po prostu dajcie znać, jakikolwiek ślad może sprawić, że śledztwo zostanie wznowione tam do 2020 roku. Mamy czas. Cuda się zdarzają, no. Może ten materiał dojdzie do kogoś, co ktoś wie, więc nigdy nie wiadomo. Rodzina, myślę, że na pewno bardzo by chciała się dowiedzieć, więc może akurat ktoś coś gdzieś. No i tyle. Mam nadzieję, że po prostu wyjaśniłam tę sprawę jak najbardziej mogę. Jeżeli ktoś z Was po prostu wie coś więcej, ominęłam jakiś szczegół, no bo wiadomo, po prostu ja bardzo dużo rzeczy mówię z głowy, po prostu siedziałam nad tą sprawą, mam jakieś notatki, no ale w jakimś tam stopniu obudowuję to na bieżąco, nie czytam tego z kartki. No to jeżeli coś ominęłam, coś przeinaczyłam, to bardzo za to przepraszam, zapraszam do komentarzy. Ludzie, którzy tą sprawę może znają jeszcze lepiej, chcieliby coś przedstawić, no to gdzieś coś sprostować, to proszę napisz mi komentarz, tak żebym po prostu w jakimś tam stopniu wiedziała, mogła się odnieść. Wszyscy ludzie, którzy to oglądają, jeżeli oglądacie to po jakimś czasie, jakieś komentarze się już pojawiły, to zapraszam do przeczytania ich, bo tam czasami naprawdę znajdują się perełki. Niesamowicie po prostu ludzie potrafią znać temat, powiedzieć coś więcej, o czym ja na przykład nie miałam pojęcia, jakiś tam aspekt mi umknął, więc do tego także zapraszam. No i tyle w tej kwestii. Raz jeszcze chciałam podziękować osobom, które mi bardzo pomogły przy robieniu tego materiału. Jesteście cudowni. Naprawdę po prostu wykonaliście niesamowicie ogrom dużej, dużej pracy i jestem Wam za to bardzo wdzięczna. I mam nadzieję, że ten materiał właśnie dzięki... I wiem, że dzięki temu ten materiał jest o wiele bardziej, że tak powiem, całościowy. A nie tak jakby po łebkach. Bo to taka sprawa, która wydaje mi się, że warto było taką mówić jak najbardziej szczegółowo, prawda? Nie to, żeby inne nie było warto, ale to tak szczególnie jakoś to personalnie odbieram. Bardzo personalnie to odbieram. Jak za każdym razem czytam te artykuły o Uli, to mi się jakoś tak ściskało wewnątrz. Straszna sprawa. Mam nadzieję, że kiedyś poznamy rozwiązanie. Mam nadzieję, że kiedyś tak.
Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieć fantastyczny tydzień. Buziaczki, pa, pa.